Okej, witamy na naszym kanale. Dzisiaj jest środa, także spotkanie orłów i wyjątkowy gość dzisiaj. Dawid Tomala. Chociaż. Także tutaj mama, o Jezu, już uszykowana, zobaczcie. Posprzątała mama w domu, pokaż jak pięknie. Tak, mama posprzątała w domu, a wiecie dlaczego? Bo prawdopodobnie będzie on później pobiegł u nas. Się spotkamy, także jak pozwoli na to, to nakamerujemy to, jak jest u nas. Także mama, popatrzcie, sprzątała wszystko, dziewczyny tutaj. Inga też sprzątała. Ja podłogi sprzątałam. Inga podłogi sprzątała, mama to posprzątała, zrobiła jakąś sałatkę, także jak się uda wszystko, to będziemy tutaj gościć dzisiaj mistrza olimpijskiego, także jestem podjarany, dopiero co przyjechałem z pracy, dlatego jestem trochę taki zmęczony, zsapany taki, ale już się przebrałem i lecimy. Inga, wszystkie dziewczyny lecą z nami, także do zobaczenia już na miejscu przy tężni. Prowadzisz, tata. Dobra, idziemy pod tężnię, tata biegnie, a my idziemy. To widzimy się na czasu. Miejscu. Pokaż się, Laura, tutaj. O, jedziemy przywitać mistrza. Dziewczyny też jadą. Dobra. To pokamerujcie się, jak jedziecie. Marka. A, ja biegnę. Biegnie. A ja też biegnę. Powoli, Ingusiu. Ona z Sebastianem pojedzie? Polcia, ty chodź z mamą. Polcia, ty chodź z mamą. Dobra, idziemy dalej. Jesteśmy już pod tężnią. Trochę ludzi się zebrało. Izunia moja już macha. A, Justynka! Nie zauważyłam Justynki. No, dobrze. Zobaczcie, mistrz już jest. Gdzie? No. Tamten jest trwały chyba bardziej, bo tego trzeba uważać bardzo. Bliżej, Rena? No, dobra. Godzina 20. Jak się kręci? O, tutaj żona, tak jak mówiłem wcześniej, jest nasz mistrz tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No, my mamy, tutaj możemy kamerować, tak? Jasne, śmiało, no to tak jak mówiłem, spotkaliśmy mistrza i tutaj taki medal jest. Tutaj resztę medali pokaż. Z mistrzostw Europy postawię. To coś może więcej powiedzieć, o, zobacz. Tak już plasujesz, jak to już. Nie, ona się wyłącza. Nie, to się chodzi cały czas. Tylko jeżeli chodzi w ogóle przez Roberta, to Artur, nie wziąłem ci, zapomniałem z tego wszystkiego. Ja pochodzę z dzwoniłem do Oriona. Nie wiem, czy ktoś słyszał z Bojszu, to jest koło Bierunia, nie wiem, może wam się gdzieś obiło tak, uszy. I właśnie w Bieruniu Robert otworzył swoją szkółkę, nazywało się UKS Maraton Korzeniowski. No i powiem wam, że w pierwszej kolejności ogólnie biegałem na dystansie 800-1000 metrów, no i chciałem się rozwijać, no a że u mnie na wiosce nie było klubu, zdecydowałem się, że właśnie pójdę do tego klubu, no on tam miał renomę i było tam wielu sportowców, z którymi mogłem rywalizować. No ale było też tam sporo chodziarzy i okazało się, że biegacze są na moim odczuciu na słabszym poziomie, a na chodziarze walczyli na mistrzostwa Polski, co dla mnie było w ogóle kiedyś jakimś kosmosem, żeby na mistrzostwa Polski pojechać, nie? I no i to, wtedy miałem trenerkę, panią Katarzynę Ślezionę, pierwszą moją, i powiedziała: spróbuj, Dawid, zobaczymy, jak ci to wyjdzie. No i chcąc nie chcąc, dobrze mi to wyszło. I tak się zaczęła moja przygoda. Ania, udało mi się walczyć już medal na mistrzostwach Polski, brązowy wtedy. Pięknie. Dlatego no też bardzo, bardzo fajna sytuacja. No i później co? Później były mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, no te mistrzostwa, na których udało mi się zdobyć właśnie medal. W międzyczasie były też drużynowe mistrzostwa Europy, na których dwa razy udało nam się drużynowo walczyć też brązowe medale. I co? No mistrzostwa Polski, no i igrzyska w Londynie. Możesz to jeszcze raz rozbić? Jasne, jasne. Zapytam, co to za połączki? Znaczy, to jest takie połączki. Możecie sobie zobaczyć jeszcze, jak chcecie, śmiało. Takie. Co to za połączki? A. Tutaj Iwona miałaś zadać te nurtujące pytania. Pytanie nurtujące. Co?
ja mówiłam właśnie na grupie, że mnie zawsze intrygowało. Mnie też. Dyskwalifikacja zawodnika. Tak, bo to jest i takie, był, była kiedyś taka sytuacja, że Korzeniewskiego chyba przed metą. Było coś takiego. Powiedz mi, i tu koleżankę, która jest mocno sportowa, wyjaśniła, że jak oderwie się zawodnik od... Wiecie, zaraz wam pokażę, czy będzie to sobie zwinę. No zaraz powinnam, to zawsze było dla mnie, jak oni to wyhaczą, no ale bo to jest takie bardzo niesprawiedliwe, bo sport podnoszenia ciężarów podniesie ciężar i do widzenia. Zgadza się. Już wam mówię, to jest pierwsza zasada. Czyli noga, którą stawiamy napięty, noga musi być wyprostowana. Druga, zawsze jedna noga musi mieć kontakt z podłożem. I tym się najbardziej różni od biegu, nie? Bo biegnąc, no wiadomo, odrywamy te nogi, a my zawsze musimy mieć kontakt jedną nogą z podłożem. I właśnie Robert przez to, że jest niższy i miał krótszy krok, on miał właśnie tendencję do tego, że jak to się mówi w cudzysłowie, do podbiegania, czyli właśnie do odrywania tych. Ale robił to nieświadomie, tak? Robił to nieświadomie, po prostu ze względu na prędkość, nie? No ale zasady są jakby nieubłagalne, no i później okazało się, że no musiał nad tym popracować, wydłużyć krok, no i w konsekwencji już później nie miał z tym problemu. No ale musiał trochę nad tym popracować. A to wie się zdarzy, masz taka na jakiejś dłuższej imprezie dyskwalifikacja? Nie. Ja właśnie mam ten plus, że nie mam problemów z tą techniką i to jest właśnie coś takiego, co też poniekąd wyróżnia mnie spośród innych zawodników, ze względu na to, że bardzo dużo osób w momencie, gdy już te prędkością około 4 minut na kilometr, no to już jest taka dosyć duża prędkość, no. To nie biegniemy dzisiaj. Nie, dzisiaj nie, dzisiaj spokojnie. Nie będziemy szli. Dzisiaj spokojnie, ponieważ ja rano miałem trening, takie tempo, że już padłem i leżałem na stadionie. Ale w chodzeniu. No nie, może oni też inaczej się wspomagają. Nie, znaczy, bo to nie jest tak, że my też tylko... My też chodzimy tylko, bo robimy, oczywiście biegamy, robimy siłownie, pływanie i tak dalej, bo szukamy tej odskoczni od tego. Ale główny trening to jest chodziarski, jak najbardziej. To technika wtedy, nie? Technika. Nie, technika. A powiedziałeś, że w fazie podporowej masz wyprostowaną nogę, tak? I w takim razie moment siły na kolano jest bardzo, bardzo duży, tak? Zgadza się. To nie bolą was? Super duży. Bolą oczywiście, ale jeżeli sobie o nie zadbamy, rozciągamy się, rolujemy, to nie ma tego problemu. I to jest też taki... trochę staroty, ponieważ wyobraźcie sobie, że my tak naprawdę na środek ciężkości, jeżeli byśmy patrzyli na chodziarza, my nie skaczemy w ten sposób, że na środek ciężkości jest tak naprawdę, my tak płyniemy, czyli ten nacisk tak naprawdę nie jest aż tak duży, nawet w momencie, gdy ktoś biega i robi naskok na to kolano, wtedy ono bardziej cierpi, a my to robimy na tyle płynnie, że nie ma tego problemu aż tak. No oczywiście problemem jest to, że pod wpływem dużej liczby kilometrów, no wiadomo, zawsze zaczyna coś boleć, nie? Jeżeli my na przykład robimy tygodniowo, załóżmy, nie wiem, 160 km, no to wtedy chcąc, nie chcąc i przez rozciąganie i rolowanie, czasami to jest za mało, trzeba się jakoś masażem wspomóc, fizjoterapeutom i tak dalej. No ale to jest wpisane w sport, jeżeli chce się być, no, ten organizm jakby eksploatować na maksa, no... Jak ktoś kiedyś powiedział, sport to zdrowie, ale utracone, nie? Zawodowe oczywiście. No właśnie, bo jak my się bawimy, to się bawimy. Ile to waży? Teraz 67 kg. To fajna waga. A powiedz mi, ile dziennie musisz poświęcać na trening? Mniej więcej wychodzi. Powiem wam tak, że jeżeli chodzi o kilometry, to dziennie robię od 10 do 30 km. Jeżeli jestem na obozie, no to średnia dzienna mi wychodzi ponad 20 km. No, jeżeli jestem oczywiście w domu, no to jakby nie mogę sobie też pozwolić zawsze na dwa treningi, dlatego ten kilometraż jest mniejszy. No i dla mnie 10 km to jest taki najluźniejszy trening, gdzie sobie wypoczywam tak naprawdę. To dzisiaj, znowu wypoczynek. Super, dzięki. Dzięki za wakacje. Tak, wypoczynek jest z orłami, nie? Tak, tak to nazwiemy, nie? Tak to wygląda. Dziewczyny, intryguje, ile masz lat? Ile mam lat? 30. Trochę starszy ode mnie. Sile wieku. Sile sportowego. Tak, że dziewczyny nie zadają takiego pytania, że chodziarze mają to do siebie, że fajnie kręcą. Dupcią, no! Jest też coś takiego, że wiele osób właśnie przez ten ruch bioder, wydaje się, że te biodra cierpią bardzo, a tak naprawdę ten ruch jest spowodowany tym, że my chcemy ten krok wydłużyć na maksa. I w ten sposób my go wydłużamy i ten krok jesteśmy w stanie... Ale tak naprawdę chodzi tylko o rotację miednicy, nie ma
nie słyszałem o chodziarzu tak naprawdę, który miał problem właśnie z miednicą bądź z biodrami, więc no to też nie. No, ale kręcimy. To musicie sobie nieźle też pięty z ścierać, nie? No, ogólnie powiem wam taką ciekawostkę, że przez właśnie ten kilometraż, który robimy, czyli właśnie dochodzący tam do 160 km tygodniowo, czasami gdybyśmy trenowali w jednych butach tylko, no to one nam wystarczą tak na z reguły do miesiąca czasu, to jest max, nie? Dwa tygodnie, więc... Więc na rok tych par jest bardzo dużo i najgorsze jest to, że te buty tak naprawdę one nie niszczą się jakby tak fizycznie, tylko przez to, że ta gąbka się bardzo zbija przez ten nasz ruch, one potem już nie mają tego komfortu i właśnie... Pewne... A to są jeszcze inne buty niezbiegowe? Nie, to jest rodzaj buta, tak bym powiedział, typowo pod maraton. Czyli, no ale biegowe, tak. Biegowe tak, buty, tak? Tak, zgadza się, a chociaż ostatnio właśnie w Decathlon... Bardzo mało amortyzację, tak. Właśnie, że można w klatkach, jak kolega? Jak najbardziej. Najlepiej jak kolega. No, mamy takich dwóch kolegów. To nie zbić. Moje marzenie to jest wystartować w sandałach jeszcze kiedyś. Także... To Mirek będzie pana trenował. Bardzo ładne. Monk sandals. Super, no. Polecam. Tak. Ile byś robił? Co, ale kiepsko mi się w nich chodzi jak idę. To lepiej mi się w nich biega. No bo one tu nie mają, one tu w ogóle nie mają właśnie, żadnej, widzę, żadnej amortyzacji. Właśnie widzę, że amortyzacji to tutaj tak bardzo minimalistycznie. Lecimy! To lecimy, Cezary, nie? Prowadźcie mnie. Cezary z psami to psy pierwsze lecą. Dziewczyny. Prowadźcie mnie, bo nie wiem, gdzie. Nie zróbcie. Na rozrywkę czy już biegniemy? Dzień dobry. Dzień dobry, pani prezes. Pani prezesowa, przepraszam. Prezesowa. Proszę, mam uczury normalnie jak ten, nie? No, żeby po ulicy i ten. No chodźcie! Tak? A tu pójdziemy na jakiś spacer? Tak. Prosto do domku. Nie. Nie prosto do domu. Nie chcę prosto. Idziemy tam do roweru. Mhm. To lecimy i widzimy się gdzie u mnie w domu. Także do zobaczenia. Potwierdzam. No bo lubi. Poszli. Okej, to żeśmy już przybiegli do domu, tak jak mówiłem, Misz odwiedził nas, no jestem podjarany trochę i dlatego, o Kosmo też się wita, nawet Kosmo poznał Miszcza, także tu dziewczyny też, team Orłów, no także, o, ja też jestem, o, tutaj. Pozdrawiam serdecznie. O, także dzięki wszystkim i do zobaczenia później, na razie.